Oto jak owner użyje swojego Steadfast Presence, bo to może zanegować presję. Wciąż jednak... O, Faker z teleportacją na plecy Kanowi już w tym momencie. Kan zupełnie nieświadomy tego, że to nadchodzi, to chyba będzie pierwsza krew. Kanion tutaj biegnie, ale czy zdąży? No nie wydaje mi się. Kan jeszcze próbuje oddać trochę obrażeń, ale to będzie niewystarczająco. Pierwsza krew dla Fakera. I jakże... Czasami też wypchnie, jeżeli sytuacja na to pozwoli. Ale na razie sytuacja pozwala na wymianę, nie jakąś ogromną, ale Keria przyjmuje tutaj mnóstwo obrażeń, to były dwie sadzonki, to jest zaraz czwarty strzał od Jhina. Czy Ghost będzie flashował? Nie, to Keria musi ratować się swoim błyskiem. Przytomny flash od Keri, natomiast pojawia się na dole owner, jest i Kanion, żeby to wszystko ubezpieczyć. To zaraz może być katastrofa dla T1, szczególnie, że świetnie nadchodzi tepek. Kochany owner, świetny tepek, również od Tamunki, jak to tu będzie? To Showmaker! To Showmaker. I Kanion zabija Ownera i Showmaker jeszcze rozprawi się z Kerią. I to jest to pytanie, które mieliśmy dla Ownera. Jak poradzi sobie na tak dobrego dżunglera, jakim jest Kanion, ale w międzyczasie Kan po prostu wykluczony, Faker z rotacją. Musi grać bardzo defensywnie. Zobacz, że Owner cały czas w okolicy. Ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Zobacz, że była informacja o Ownerze. Kanion i Beryl już nadchodzą na dolną aleję. Gumayuchi z Kerią mogą mieć problem, szczególnie, że cały czas nie ma tu kalki mate'u od Leony. Szykuje nam się to nurkowanie, wyłapany Gumayuchi, on będzie martwy. Bez szans, no tutaj nic się nie dało zrobić. Mycha nawet z tym klęzem, którym dysponuje. Kanion pojedzie jeszcze głębiej i Keria będzie martwy. Flash z próbą dojechania Ghosta, biorąc pod uwagę fakt, że ten ma klęza, chyba nie najmądrzejsza decyzja. Prawda jest taka, że zależało im na tym, żeby przepchnąć falę, żeby wziąć tutaj Heralda. Ultimate MF zainwestowany tylko po to, żeby obronić wieżę, ale to z kolei oznacza, że nie masz ważnego narzędzia teamfightowego i też straciłeś pozycję na rzece. Ale trochę jednak T1 się utrzymało, Tomku. Owner jeszcze nie wyłapany. Dobre shot blasty od Kanny, ten jednak na celowniku Showmakera. Spory pop spada na jego głowę. Oj, dobre W od Jhina i ten zacznie tutaj się rozpędzać z kurtyną. Beryl także zabezpiecza pozycję rywala za pomocą Flash W i Ultimate'a. I Damunki w ten czysty, jakże chirurgiczny sposób. Zobacz, wygrali wieżę i wygrali smoka. Showmaker tam wcześniej było trochę starszym przez Dragon Beat, tylko po to, żeby sprawdzić, gdzie są rywale. Potem był tam jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze teraz jeden. Kolejny, a teraz wyłapany Kana i martwy natychmiast Ghost pojedzie głębiej, bo ten Jhin jest bardzo, bardzo silny. Rozpościera kurtyna, przecież Lee Sin także dodaje tutaj obrażeń. Keria już z flashem, ale wydaje się, że sytuacja jest przegrana. Wjechał tam Showmaker, ale tylko po to, żeby spowolnić Damunki. A Mycha, czy to jest nasz w 24 minucie? Mocny, no. Nie chce się wierzyć, że gość, który większość swojej kariery grał X-Side, potrafi tak skutecznie radzić sobie w pozycji przewagi. Teraz Showmaker szuka Ownera. Ten wygnany, podwójny łańcuch, na to nie ma za bardzo odpowiedzi. Jest martwy, ale Blank wnosi wartość. Faker z zagraną Zonią, na short wzięty. Gumayuchi z tym ultimate'em nie zrobił nic. Damunki! Ma dostępny ultimate. Sporo bursta potencjalnie jest dostępne. No, czy była Fakera, ten trafiony. Znaczy to nie Guma ma już do obrażenia spore, ale Gumayuchi martwy. I idzie Damon Kia i napiera na T1. Ci uginają się pod tym naporem. Trzy inhibitory, to pierwsza mapa gwarantowana. I nie było tutaj mowy w ogóle o tym, by Damon Kia mogło ponieść porażkę. T1 zostało zace'owane kompletnie i nie tylko w tej ostatniej sytuacji, tylko na mapie numer 1. Trzeba będzie poczynić zmiany, bo ta seria bardzo prędko mogłaby się skończyć, jeżeli będzie to tak wyglądać. Ile planów sztab szkoleniowy T1 przygotował na tę serię? Czy to było wszystko, co zobaczyliśmy? Czy dopiero się rozkręcamy? Dowiemy się na mapie numer 2.